Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie. Format Co w trawie pisze zachowane, tak więc albo jestem w łazienkach, albo w lesie i rozmawiamy o newsach, tak jak to jest od początku Tom Swidek. Słuchajcie, porozmawiamy, coś dzisiaj się, troszkę się informacji w ogóle nazbierało. Słuchajcie, no ostatni raz się widzieliśmy na Pixel Heaven, było przezajebiście, relacje możecie sobie zobaczyć na Tom Swidek. Oglądalność też jest wysoka, 6,5 koła w tym momencie obejrzało spacer po targach, więc no cieszę się niezmiernie, bo naprawdę była zajebista atmosfera. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, których tam spotkałem, przybiłem pionę i się fajnie, dobrze bawiliśmy. Dobrze, tak więc jedziemy z newsami. Słuchajcie, troszkę ich jest. Alan Wake 2 może w końcu wyjdzie na płytach. THQ, który wcześniej wydawał grę na pecetach w formie fizycznej, napisał do Remedy Entertainment. A o co chodzi? To my kiedyś zajmowaliśmy się wydaniem pecetowej wersji Alan Wake 2 na płytach. Jeśli wam się to umknęło i ponieważ jedna osoba albo firma nie lubi fizycznych wydań, to wciąż jest wielu graczy, którzy je uwielbiają. Pomyślcie nad tym. Chcielibyśmy znowu zobaczyć grę na płytach, zatoczyć pełne koło. A przy trzeciej części też, żeby było na płytach, żeby zatoczyć pełne koło. Tak więc no, trzymamy kciuki. No niestety Remedy nie odpowiedział na to. Oni argumentują to, że chcą wydać tylko i wyłącznie cyfróweczkę za 200. Ja tu mam obawy. To jest takie pierdzielenie o Chopinie. Albo mam obawy, że ten tytuł będzie kiepski, albo średni i dlatego są takie obawy. Ale żeby moje myśli się w gówno zamieniły, bo chciałbym, żeby Alan Wake 2 był po prostu zajebisty i zrywał portasy, słuchajcie. Jedynka, kurde, remastera też przeszedłem, no zajebisty jest Alan Wake. Tak więc fajny thriller, fajne schizy, prosto z Hitchcocka, ptaki i te sprawy, no mega sprawa. Polecam ogranie i mam nadzieję, że dwójka też wyjdzie jak najbardziej na płytach i będziemy grać. Jeżeli nie, to tak jak mówię, trudno. Przeżyję, nie muszę grać we wszystko. Dobra, następny CD Projekt Red żegna się z gwintem. No dokładnie, w 2024 roku stery będą oddane graczom, ale serwery będą cały czas dostępne, więc nie będzie żadnego problemu, więc zobaczymy. Póki gra będzie popularna wśród graczy, serwery będą działać, ale od 2024 roku już nie ma wsparcia przez CD Projekt i też zwalnia 30 osób, którzy pracowali przy tej produkcji. O, piękny, ładny tam widoczek. Moje klimaty. Jak najbardziej tu się wychowałem, tu latałem. Tu spędziłem całe swoje życie do dnia dzisiejszego w sumie. Dobra, jedziemy dalej. No i co? Już Diablo 4 wystartowało dla osób, które zakupiły wcześniej dostęp, drożej zapłacili i tak dalej, ale posiadacze PlayStation 5 są w czarnej dupie, bo oni chcą grać, a tutaj serwer niestety wyskakuje taka informacja, słuchajcie. Nie znaleziono ważnej licencji Diablo 4 kod 315306. Tragedia, co? Tragedia. No właśnie, to jest tak, jak musi być always online, tak więc no kiepskie rozwiązanie. Czemu nie może być w grach tak jak było to w poprzednich Diablo, albo chociaż tak jak jest w Dead Island 2 rozwiązane. Mogę sobie z singla przechodzić fabułę z znajomymi, z ludźmi napotkanymi, albo samemu. Tak samo jest w Dying Light 2, gdzie mogę sobie po prostu kogoś poprosić nawet, żeby mi pomógł przechodzić misję. Ojej, ale dzisiaj dużo wycieczek. Żeby to jakoś ten, no to wejdziemy w trawę, słuchajcie, bo bardzo dużo wycieczek. No wiadomo, Dzień Dziecka był wczoraj, więc dzisiaj też jeszcze wycieczki są. Ale człowiek miał werby i energii. Yo! Wariaty, no ja robię. Fajnie, fajnie być młodym brzdącem. Ale kurde, kiedyś wszedłem do szkoły, do dzieciaka, do Kuby. Jaki hermider w szkole. Na lekcji, na przerwach. Ludzie łbysy urywają. W ogóle sieka. Nie na moją łepetynę, mimo to, że słucham techno. Tak więc powinienem być bardziej odporny na takie akcje, ale niestety nie. Dobra, jedziemy dalej, kochani. Where is my paper?
paper I have. No problemo, no problemo. Tak więc, no widzicie, gracze obeśli się smakiem, słuchajcie. Myśleli, że sobie pograją w Diablo 4, a tu taki ząg. No to jest słabe. To jest zawsze problem w grach wymagających stałe połączenie z internetem. Jest to bardzo słabe rozwiązanie. No i cóż powiedzieć, aż mi się odechciewa grać w Diablo 4, ale ja to ja. Gra dostaje bardzo dobre oceny, 9, a nawet trafiają się 10 tej produkcji, ale druga lipa jak dla mnie, no to kurczę, DLC, kup sobie skina do postaci za 100 zł. No takie ceny są skinów w Diablo 4, więc masakra, masakra, powiem wam szczerze. I no, ja to tak czy siak o DLC sobie porozmawiam w specjalnym odcinku u jednego z youtuberów na kanale. Cześć, witajcie serdecznie, witam wszystkich widzów kanału Ten Typ Co Gra. Dzisiaj porozmawiamy o DLC, ale o tym wszystko poinformuję, jak będzie trzeba. Dobra, tak więc mamy Diablo omówione. No i co? Redfall umiera. Kurczę, widzieliście? Komentowałem tą grę z Maćkiem przechodząc, słuchajcie, dany fragment i powiedziałem, straszna lipa, słuchajcie. Powiedziałem, że to jest straszna lipa i nie będę w to grał. Po prostu odbiłem się od tej produkcji. Tak więc też coś było na rzeczy. Nie tylko mi się ta gra nie podobała, ale też i wielu, wielu innym ludziom i graczom przede wszystkim. Na tyle, że słuchajcie, Redfall wypadło z listy najchętniej ogrywanych tytułów na konsolach Xbox. Nie pomogło nawet dostępność tytułu w usłudze Game Pass, bo obecnie więcej osób gra nawet w klasyczne Call of Duty z Xboxa 360. No to o czym my, kochani, mówimy? To jest dobre, to jest dobre. A wiecie, co jest lepsze? Twórcy Redfalla liczyli podobno, że Microsoft anuluje projekt. Słuchajcie, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, no ale po przejęciu Bethesdy. No ale niestety Microsoft dał wolną rękę, żeby sobie studio dokończyło tą gierkę. No i jak wyszło, tak wyszło. Słuchajcie dalej. Od samego początku zmagało się z brakiem pracowników, a nowi rekruci mieli nadzieję, że zajmą się tym, z czego Arkane słynie. Tytuły dla pojedynczego gracza, jak Deathloop, Dishonored czy Prey chociażby, który jest mocno niedoceniony i polecam. Twórcy tej ostatniej gry podobno masowo rezygnowali z pracy na wieść o tym, że Redfall ma podążać za trendami i stanowić trendami, masakra, za trendami stanowić sieciową grę usługę. Odeszło rzekomo około 70% ekipy, która zajmowała się udanym Prejem chociażby. Wow, grubo co z tym Redfallem, grubo z tym Redfallem polecieli. To tylko pokazuje, że naprawdę gra jest krapem. I wcale nie przesadzałem w filmikach, żebym powiedział: Maćku, nie ma w to sensu grać, wyłączaj, bo szkoda po prostu czasu. Dobra. Większość graczy woli tryb wydajności od jakości na PlayStation 5. Podobno, jakaś gdzieś ankieta, ale powiem wam tak. Ciężko to stwierdzić, bo jeżeli ja mam chociażby takie dwa tryby, w Evil Westie na przykład jest 4K przy 30 FPS-ach, i gdzie to jest żyletka, albo mam drugi tryb wydajności, czyli płynność przy 60 fpsach, ale Full HD i jest to Full HD i to strasznie brzydko, niestety wygląda to słabo. Jakbyśmy to odpalili na monitorze odbiorniku Full HD, to jeszcze jak się mogę, no bo wiadomo, piksele się zgadzają i jest spoko, ale jak odpalamy to na matrycy 4K, to jest średnio. Już bym oczekiwał jednak te 2K, więc tutaj temat jest dla mnie ciekawy. Piszcie w komentarzach, jestem ciekawy waszego zdania, czy wolicie wydajność, czy jednak rozdzielczość. Bo ja naprawdę bardzo ciężko, to też jest zależne od gry, ale tak jak mówię, jeżeli mam dostawać gry stricte Full HD 60 FPS-ów, no to jednak nie, ta rozdzielczość mnie razi bardziej niż ta płynność. Ale jakbym się znalazł gdzieś pomiędzy, to why not, kochani, why not? Of course, I take it. 60 FPS i ogień, nie? Dobra, jedziemy dalej. Xbox szykuje wielką niespodziankę na Xbox Game Pass Showcase.
Teaser sugeruje pokaz Fable'a. Jak z Bartoszem rozmawialiśmy, liczymy, słuchajcie, na Fable'a, na Microsoft Showcase. Już 11 zadebiutuje, więc będziemy to na bieżąco omawiać z chłopakami, z większą nawet grupką, więc sobie porozmawiamy i będzie sympatycznie. Mam nadzieję, że Microsoft dowali z grubej rury i będzie na tyle dobry showcase, co przeciętny showcase od PlayStation, chociaż mi się podobał, więc no, ale mówię, w większości się jednak showcase społeczności się nie podobał, mi się podobał, ale jak Microsoft dostarczy taki, to będę zadowolony, ale muszą pokazać swoje tytuły, których trzymają, nie chcą pokazywać, nie wiem, czy oni coś robią przy nich, czy nie, jestem ciekawy tego niezmiernie. Dobra, Street Fighter 6 nokautuje konkurencję, czy znokautuje Mortal Kombat 1, który wyjdzie 17 września, ja tak czy siak będę sercem przy Mortalu, ale fajnie, cieszę się, że Street Fighter 6 odnosi sukces, dostaje też dziewiątki, cieszę się niezmiernie, premiera, słuchajcie, już 2 czerwca, dokładnie tak, już 2 czerwca za 279 zł można dorwać grę od 279 zł w Perfect Blue, więc polecam, kto lubi bijatyki, ten niech zasuwa. Dobra, no i ostatni news. Mortal Kombat 1, będą zamknięte testy, słuchajcie, będą sprawdzane wydajności serwerów i tak dalej. Kto chce się zapisać, ten będzie mógł sobie w Mortala już pograć w okresie wakacyjnym. Trzeba się zarejestrować na Warner Bros. I po prostu wypełnić tam ankietę i dostaniemy klucz do ściągnięcia Mortal Kombat 1. Ale nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy to ma być. Albo w lipcu, albo w sierpniu, ale pewnie w lipcu, bo we wrześniu już wychodzi Mortal Kombat. I będzie Let's Mortal Kombat Begin. So, that's all I think so. Wszystko powiedziałem. Powiem wam szczerze, mimo to, że dzisiaj słaba pogoda, ale mam zajebisty nastrój. Mam zajebisty nastrój, bo jest dzisiaj day off. Jutro już jest Saturday. Przyjeżdża Maciek. Kręcimy sobie dalej materiały i jest, kochani, Bailando. Jest, kochani, Bailando. Zajebistą mam energię, mam powera, w szczególności po Pixel Heaven. I co? Niech moc będzie z wami. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć.